Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska. To jest trzecia część gorącego pytania wokół powiązania unijnych środków i ich wypłaty z zasadą praworządności. No i przed przerwą moimi gośćmi są profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, dr Marcin Kędzierski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. No przed przerwą dr Kędzierski mówił o tym, że to rozporządzenie powiązania tych środków unijnych z praworządnością i tak wejdzie w życie 1 stycznia i tak będzie działało, czy Polska złoży budżetowe weto, czy nie, czyli i tak czy siak, jeżeli będzie budżet prowizoryczny czy zwyczajny, to ten mechanizm będzie działał i że to jest taki troszeczkę miecz obusieczny, to weto, bo niewiele nam to da. No to brzmi troszeczkę tak, jakbyśmy w zasadzie już nie mieli żadnych środków, żadnych narzędzi w ręku, żeby tą sytuację zmienić, panie profesorze. To tak trochę pesymistycznie zabrzmiało. Nie mamy żadnych? No tak, no bo to jeżeli polityka w ogóle jest sztuką trudną, ale no, jeżeli jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek reguł, na które można by się powoływać, no to rzeczywiście jest niełatwo. Ale ja myślę, że tak, no, jeśli już polski rząd zaczął wspominać o wecie, no to nie powinien się z tego wycofywać, bo to by, gdyby się polski rząd wycofał, to by znaczyło, że nie ma żadnej woli działania i wszystkie jego takie zapowiedzi mocnych działań reakcyjnych są bez pokrycia. Więc ja sądzę, że gdyby miało dojść do tego, to takie weto powinno być złożone przez polski rząd. Trzeba tutaj szukać sojuszników. My wiemy, że no, są kraje w Europie, którym ta obecna polityka się nie podoba. Ciągle jest jeszcze Rada Europejska, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności i tam pewne rzeczy można ugrać. A w ogóle to Polska jest w niezłej sytuacji kredytowej i wcale nie jest zmuszona, żeby korzystać z tego kanału, jakim jest Komisja Europejska. Znaczy, jeśli my to rzucimy ręcznik teraz i powiemy, no staraliśmy się, ale nic się nie udało, no to znaczy, że z Polską można właściwie robić wszystko. I to jest bardzo, to byłoby bardzo niedobre, bo znaczyło, że staliśmy się zupełnie bezbronni wobec tych działań podejmowanych przeciw nam. Przez tą brudną grę dużych graczy i instytucji europejskich, no, szalenie jest trudno znaleźć takie narzędzia nacisku, no bo prawne narzędzia nie skutkują, prawda? Procedury nie skutkują. Odpowiednią mniejszość blokującą trudno zebrać. No ale to jednak nie powód, żeby się nie poddawać. Pamiętajmy, że są w Europie kraje znacznie bardziej potrzebujące niż my. I to nie jest tak, że tylko Polska jest tutaj tym krajem zdesperowanym. Więc ja bym tu jednak zalecał, żeby dalej twardo grać o to. I weto nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli to jest miecz obosieczny, no to również jeżeli nas trochę zaboli, to trzeba pamiętać, że zaboli także innych. I to trzeba też mieć na uwadze.
Ja odniosłam wrażenie, że Niemcy od samego początku chciały troszeczkę złagodzić ten instrument, że zależało im, zresztą jest typowe dla niemieckiej polityki pragmatycznej i ukierunkowane na konsensus, czyli że Niemcy chcieli tutaj, żeby ten mechanizm był taki, żeby wszyscy byli zadowoleni, nikomu za bardzo nie zawadzał, a z drugiej strony oczywiście uwzględniał tam żądania Parlamentu Europejskiego, no ale ostatecznie to nie tak wyszło, tylko wyszło trochę inaczej. Czy można tu jeszcze liczyć na Niemców, panie doktorze, żeby ewentualnie jeszcze jakoś ten mechanizm złagodzić? Tak, pozwolę sobie jeszcze na małe uzupełnienie do tego, co mówi pan profesor Legutko. To znaczy musimy pamiętać, że co Polska co prawda może pożyczyć te pieniądze na rynkach i faktycznie dzisiaj wiarygodność kredytowa Polski jest bardzo wysoka. To znaczy oprocentowanie naszych obligacji jest bliskie 0%, to znaczy, że a nawet ujemne, to znaczy, że nasi wierzyciele są gotowi płacić nam odsetki za to, że kupią nasze obligacje. Natomiast nie jest pewne, czy w sytuacji, w której byśmy zawetowali taki budżet, z powodów politycznych wiarygodność Polski, czy polski rating naszych obligacji nie zostałby obniżony, a to by przełożyło się na drastyczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego. Nie tylko tego potencjalnego nowego zadłużenia, ale także tego, które już zaciągnęliśmy w ostatnim roku. Bo ja przypomnę, że ze względu na tarcze antykryzysowe ten dług Polski wzrósł o ponad 100 miliardów złotych, więc tutaj gra jest jednak wielowymiarowa i musimy brać pod uwagę także tę grę z instytucjami finansowymi, od których Polska jest zależna, a tutaj, które ograniczają suwerenność państw, ponieważ jest to dzisiaj, można się tam przeciwko temu przeciwstawiać, natomiast jest to obiektywne ograniczenie suwerenności państw, ponieważ państwa nie mają wpływu na ocenę agencji ratingowych, a z kolei ta ocena ma niewątpliwie ogromny wpływ na możliwości pożyczkowe budżetów poszczególnych państw członkowskich, czy w ogóle państw świata. Więc to jest pierwszy bardzo ważny element, o którym nie można zapominać. Te współczesne ograniczenia suwerenności, nie wynikające tylko i wyłącznie ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, faktycznie Niemcy przez długi czas próbowały zadowolić wszystkich. Natomiast mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach Polsce udało się troszkę ten temat praworządności zepchnąć na dalszy plan. Stąd też w Komisji Europejskiej, w tych dokumentach coraz częściej mówiono o warunkowości z powodów klimatycznych, a nie z powodów praworządnościowych. I też udało się tak naprawdę podjąć kilka decyzji na forum Unii Europejskiej, które wstrzymały rozwój, czy wstrzymały budowę gazociągu północnego, tej drugiej nitki. Natomiast obecnie, kiedy, powtórzę to po raz trzeci, zniknął Donald Trump, który jednak bardzo mocno uderzał w gazociąg północny, i kiedy Niemcy zobaczą, że istnieje możliwość osłabienia rządu w Warszawie, który jest dzisiaj w trudnym położeniu także wewnętrznym, co może przełożyć się na osłabienie tego sprzeciwu wobec budowy gazociągu północnego, to wydaje mi się, że Niemcy akurat, i to byłoby racjonalne z ich perspektywy, akurat wykorzystają ten mechanizm po to, żeby zwiększyć nacisk na Warszawę, tutaj sytuacja z perspektywy Berlina win-win. Albo okaże się, że rząd polski będzie się musiał ugiąć właśnie ze względu na to, że ma potrzeby finansowe i będzie musiał osłabić, albo jego pozycja negocjacyjna w Unii Europejskiej się jeszcze bardziej osłabi, stąd też ten sprzeciw wobec Nord Stream 2 będzie mniejszy. A jeżeli udałoby się doprowadzić do upadku rządu w Polsce, to kolejny rząd będzie de facto zdeterminowany do resetu z Niemcami. A to oznacza osłabienie też procesu przeciwko budowie drugiej nitki Nord Streamu, więc z perspektywy Berlina w obecnym kontekście i wewnętrznym polskim, i tym międzynarodowym, jest im na rękę to, żeby jednak aż tak bardzo nie walczyć o to, aby to rozporządzenie było zadowalało wszystkich, bo wydaje się, że dzisiaj tworzy się z perspektywy Niemiec wygodna płaszczyzna do tego, aby pozwolić zaostrzyć to rozporządzenie nie rękami Berlina, ale rękami Parlamentu Europejskiego i innych państw członkowskich, w tym tych, które będą głosowały większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej. Panie profesorze, Berlin tutaj gra troszeczkę na osłabienie pozycji Polski? Ja nie miałem takiego wrażenia, że Berlin chciał zadowolić wszystkich. W każdym razie, tak jak miałem tę okazję obserwować w Parlamencie Europejskim i słuchać
przedstawiciele niemieckiej prezydencji, to te jego wypowiedzi od samego początku brzmiały dość nieprzyjemnie. No, Wielka Koalicja to jest coś, co obowiązuje w polityce wewnętrznej, ale nie wydaje mi się, że to obowiązuje w polityce zagranicznej. Znaczy oni bardzo, bardzo chętnie podłapywali to, co wychodziło z Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest instytucją dość szczególną. To znaczy, to jest ta instytucja niezrównoważona. Nie tylko niezrównoważona politycznie, ale jeśli chodzi o głoszone poglądy i tak dalej. No, można tam powiedzieć wszystko, wszystkiego się domagać, prawda? I właściwie. I co? No i nic. Więc uleganie Parlamentowi Europejskiemu, który takiej dużej władzy w końcu nie ma, to jest tylko pretekst. Ja myślę, że tutaj Niemcy chcieli jednak ten mechanizm tak wykorzystać, żeby wzmocnić swoją pozycję, a jednocześnie dać coś instytucjom europejskim, no żeby ta bliskość jednego i drugiego została utrwalona. Także no jeszcze jest to, że kolejne prezydencje mogą mieć stosunek do tego tej zasady warunkowości znacznie krytyczny. Na te prezydencje będą wywierane naciski. I stąd myślę, była potrzeba, żeby to wprowadzić tylnymi drzwiami bardzo szybko, bo te naciski mogły się okazać nieskuteczne. Kiedy rozporządzenie już jest, wtedy będzie trudniej jakoś, nie wiem, wycofać, złagodzić, czy zawiesić, czy cokolwiek z nim zrobić. Więc moja odpowiedź jest nie. Mnie się wydaje, że rząd niemiecki, niemiecka prezydencja chciała to doprowadzić w formie satysfakcjonującej instytucje europejskie i uprzedzić ewentualne osłabienie tego, odrzucenie czy zawieszenie przez kolejne prezydencje, czyli przez Portugalię i Słowenię. No, zostały nam dosłownie 2 minuty. No to pytanie, co dalej? No bo już się podnoszą oczywiście głosy eurosceptyków, że proszę bardzo, tu widzimy jak na dłoni, że członkostwo w Unii Europejskiej staje się dla Polski coraz mniej opłacalne. Wyjdźmy z tego, póki możemy. Czy to będzie szło w tym kierunku? Znaczy, czy to kwestia praworządności i nie tylko. Mieliśmy dyrektywę o pracownikach delegowanych, pakiet mobilności, mieliśmy wiele, wiele decyzji w Unii na niekorzyść państw Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to będzie właśnie króciutko, panie profesorze, panie doktorze, czy to wpłynie jakoś na stosunek Polaków w Unii Europejskiej i kwestię opłacalności tego członkostwa? No my jesteśmy ogólnie prounijni, chociaż ja nie znam tych ostatnich danych, ale wiem, że ilość osób, która jest niezadowolona ze sposobu funkcjonowania Unii rośnie i to jest także w innych krajach. No dobrze, trudno jest w Polsce przeprowadzić rzeczową rozmowę na temat Unii, bo zaraz rozlegają się te wrzaski o polexicie i nie można spokojnie argumentów zmienić. Przydałaby się porządna informacja na ten temat właśnie, jak dalece my korzystamy z Unii, jak dalece to jest opłacalne, jakie są perspektywy i tak dalej. Taka rzeczowa rozmowa Marcin by się przydała. Bo już kończymy. Marcin Gdyński. Ja tylko krótko. Polski rząd będzie miał bardzo trudną sytuację, dlatego że obiektywne te czynniki płynące z Brukseli będą wskazywały, że ten koszt integracji jest dla Polski coraz wyższy, a z drugiej strony, zwłaszcza w młodym społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych kobiet, co pokazują badania,
obawa przed wyjściem z Unii Europejskiej, czy obawa przed osłabieniem integracji jest ogromna i to napięcie będzie moim zdaniem rosło i będzie coraz mocniej grało na niekorzyść partii rządzącej. Dziękuję bardzo. Musimy niestety kończyć. Pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. I dr Marcin Kędzierski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za ciekawą rozmowę, a państwa zachęcam do tego, by dalej śledzić program w telewizji w Polsce.pl. Mam jeszcze wiele ciekawych, gorących pytań dziś, a także i jutro. Zapraszam serdecznie.